Kiedy robicie to po raz pierwszy, warto jest się odpowiednio przygotować. W internecie macie mnóstwo przepisów, ale korzystajcie tylko z wiarygodnych źródeł, no bo nie chcemy, żeby wyszedł fast food. Na początku trochę nie wiadomo, od czego zacząć. Więc jak mamy wszystkie składniki, się nie śpieszmy. Ale przyda się odrobina fantazji, finezji, kropla pikanterii i odrobina miłości. Można się bez niej obyć, ale z doświadczenia wiem, że wtedy lepiej smakuje. I to wszystko jest gotowe. Pamiętajmy o najważniejszym. Nawet za pierwszym razem to nas chroni przed wirusami i bakteriami. No i nie tylko. Smacznego.